Cześć! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej Huawei'owi Y3 drugiej generacji, czyli propozycji od chińskiego producenta z najniższej półki, która jest przeznaczona dla mniej wymagających użytkowników. Wśród jej najpoważniejszych zalet z pewnością należy wspomnieć o Dual SIM, LTE oraz bardzo niskiej cenie, która kształtuje się obecnie na poziomie 449 zł, aczkolwiek w ofercie wielu operatorów możemy już nabyć ten telefon za symboliczną złotówkę. Czy warto się na niego zdecydować? Jak też moglibyśmy się spodziewać po lołędzie, produkt ten jest w całości wykonany z tworzywa sztucznego, a na froncie nie pojawiło się jakiekolwiek szkło ochronne. Niewątpliwie zastosowany plastik oferuje niezłą jakość. Niestety ma delikatną tendencję do palcowania się. Na pochwałę zasługuje fakt, że mamy swobodny dostęp do baterii. Za sprawą zdejmowalnej tylnej klapki, a sloty na karty Sim oraz Microsd są osobne. Na szczęście, producent nie zdecydował się tutaj na zastosowanie slotu hybrydowego. Sama jakość spasowania poszczególnych elementów prezentuje się naprawdę przyzwoicie i trudno mieć tutaj jakieś większe zastrzeżenia, szczególnie że jest to budżetowiec. Ciekawostką jest dodatkowy przycisk funkcyjny na lewej krawędzi telefonu, i podobnie jak smartki w Honorze 7 możemy przypisać do jego kliknięcia. Różne akcje. Warto wspomnieć, że przyciski funkcyjne, znajdujące się pod 4,5 celowym wyświetlaczem, nie są niestety podświetlane, co szczególnie w nocy bywa irytujące. Warto nadmienić, że telefon jest naprawdę kompaktowy i bezproblemowo większość osób poradzi sobie z komfortową obsługą go jedną dłonią. Ekran został wykonany w technologii TFT LCD i wyróżnia się, o ile w ogóle można użyć takiego stwierdzenia. Rozdzielczością 854 na 480 pikseli. W praktyce oznacza to, że większość czcionek nie będzie do końca ostra i dostrzeżenie pojedynczych pikseli nie będzie stanowiło większego wyzwania. Lecz wracamy do punktu wyjścia, który niewątpliwie jest niska cena. Niestety w tym elemencie Huawei musiał zaoszczędzić. Na szczęście sama czułość na dotyk jest naprawdę dobra. Niestety klawiatura miewa czasami, chociaż jak tutaj możecie zobaczyć, Jedno lub dwusekundowe lagi, które zdecydowanie są irytujące, kiedy będziemy wprowadzać jakiś dłuższy tekst chociażby pisząc maila. Na pewno należy pochwalić Y za obecność automatycznej regulacji jasności ekranu, która działa bardzo sprawnie. O ile jej minimalny poziom wypada bardzo dobrze i z telefonu możemy bez większych problemów korzystać w nocy, o tyle jej maksymalny poziom mógłby być nieco wyższy, ponieważ dojrzenie wyświetlanych treści. Słoneczny dzień na dworze wymaga nie lada uwagi, a przede wszystkim znalezienia cienia. Odwzorowanie barw, jak i kąt widzenia stoją na bardzo niskim poziomie. Na szczęście w ustawieniach producent dodał opcję pozwalającą na regulację temperatury kolorów. Smartfon jest wyposażony w czterorodzeniowy procesor Mediatek MT6735 w wersji M, który oferuje maksymalną częstotliwość traktowania na poziomie 1 GHz. A zastosowany układ graficzny to Armali T720 wersji dwórceniowej. W praktyce telefon pozwala na rozgrywkę w jedynie bardziej podstawowe tytuły ze sklepu Play. Większość z nich nawet nie będziemy w stanie uruchomić, co jest spowodowane zastosowaniem jedynie 1 GB pamięci operacyjnej. Smartfon działa pod kontrolą Androida 5.1.1 Lollipop z nakładką MUI 3.1 Lite. W znaczący sposób zmienia ona wygląd całego interfejsu, który w nieznacznym stopniu przypomina czystego Androida. Warto wspomnieć, że możemy zmieniać efekty przejść, a także układ ekranu głównego. Niestety, wzorem iOS Huawei zdecydował się na usunięcie osobnej zakładki z aplikacjami, co nie każdemu przypadnie do Wśród gustu. opcji dodatkowych należy pamiętać o możliwości wykonania szybkiego zdjęcia za pomocą dwukrotnego kliknięcia w klawisz ściszania. Niestety wykonanie ostrego zdjęcia za pomocą tego sposobu wymaga nie lada umiejętności. Poza tym, producent oddał do naszej dyspozycji sterowanie ruchem, a to oznacza, że odwracając telefon, możemy wyciszyć na przykład przychodzące połączenie. Nie zabrakło także osobnego menu zarządzającego przyciskiem funkcjonalnym, do którego pojedynczego. Dwukrotnego naciśnięcia bądź przytrzymania możemy przypisać różną akcję, na przykład uruchomienie latarki, szybkie wykonanie zdjęcia, czy też uruchomienie jakiejś wybranej przez nas aplikacji. W codziennym użytkowaniu sama płynność oraz stabilność pracy zasługuje na ogromną pochwałę. Oczywiście, nie jest to demon szybkości, i wszelkie niedobory mocy obliczeniowej są przykrywane. Nieco przy długimi animacjami, które mimo wszystko cieszą oko, lecz dla mniej zaawansowanych użytkowników, czy też takich dopiero zaczynających swoją przygodę ze smartfonami, y 3 sprawdzi się naprawdę dobrze. Niestety największą wadą, moim zdaniem, pozostaje zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej. W tle może pracować jedna, maksymalnie dwie aplikacje, a należy mieć na uwadze, że takie programy jak chociażby Pokémon Go nie będą mogły zostać na nim uruchomione, ponieważ wymagają większej ilości ram. Elementem wyróżniającym Y3 pozostaje dioda powiadomień znajdująca się wokół tylnego aparatu. Świeci się ona na różne kolory zależnie od rodzaju powiadomienia. W dodatku może być aktywna w trakcie słuchania muzyki, a jej podświetlenie regulujemy razem z głośnością. Jeżeli chodzi o samo zaplecze komunikacyjne Y3 drugiej generacji oferuje wszystko to, czego moglibyśmy od niego oczekiwać i na pokładzie pojawiło się radio FM, GPS, LTE oraz dual SIM standby i w jednym momencie jedynie jedna karta może korzystać z LTE. Oczywiście w ustawieniach możemy sami ustawić, która karta będzie odpowiadać za dane komórkowe, rozmowy a także SMS-y i MMS-y. Przez cały okres testów nie pojawiły się jakiekolwiek problemy. Ze znalezieniem zasięgu jakość rozmów stoi na naprawdę dobrym poziomie, niezależnie od tego, przez którą kartę rozmawiamy, i naprawdę to się ceni. Jakość dźwięku na słuchawkach, kiedy podepniemy je do y prezentuje się dobrze i jest to poziom znany z modeli ze średniej półki, więc większość użytkowników będzie zadowolona z tego elementu w tym urządzeniu. Natomiast głośnik multimedialny z pojedynczym lokowanego o jest znacznie mniejszy niż mogłaby wskazywać na to jego atrapa. Mimo wszystko wyróżnia się on sporą głośnością oraz przyzwoitą jakością dźwięku. Urządzenie jest wyposażone w dwa aparaty. Przedni ma 2 megapiksele, natomiast tylny 5 i jest on uzupełniony dodatkowo przez bardzo mocną, podwójną diodę doświetlającą. Oczywiście nie zabrakło tutaj trybu HDR czy też panoramy, natomiast sam interfejs aplikacji będzie Wam doskonale znany, jeżeli kiedykolwiek mieliście okazję obcować z Huaweiami które miały na swoim pokładzie MUI wersji trzeciej. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć oraz nagrywanych filmów, wideo jest bardzo przeciętnie i w sumie trudno polecić ten model dla osób, które lubią wykonywać dużo zdjęć. Oczywiście, możecie je sprawdzić i samodzielnie ocenić, wchodząc na pisemną wersję recenzji. Natomiast samo wideo może być nagrywane w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę i oferuje ono całkiem przyzwoitą jakość. Szczególnie jeżeli chodzi o przednią kamerkę, ponieważ sprawdza się ona idealnie do przeprowadzania wideorozmów. Model ten jest zasilany przez baterię pojemności 2100 mAh, której ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 140-150 minut. W codziennym użytkowaniu z aktywnymi dwoma kartami SIM oraz aktywną synchronizacją telefon wytrzymywał na włączonym ekranie około 3,5 do 4,5 godziny, natomiast przy częstszym używaniu Wi-Fi, rezultat ten wydłużył się nawet do 6 godzin. W codziennym użytkowaniu bez większych problemów, Huawei wytrzymuje około 2 dni pracy z dala od ładowarki. Podsumowując, Huawei Y3 drugiej generacji jest propozycją godną polecenia dla mało wymagających użytkowników, bądź no dla takich, którzy mają dopiero zamiar zacząć swoją zabawę ze smartfonami. Na plus działają kompaktowe wymiary. Pełne wyposażenie zakresu łączności, przyzwoity czas pracy oraz naprawdę dobra jakość dźwięku. Nie można również zapomnieć o dodatkowym przycisku funkcyjnym czy też obecności diody powiadomień. Niestety z drugiej strony mamy tutaj zaledwie 1GB pamięci operacyjnej, natomiast wyświetlacz oferuje naprawdę kiepską jakość obrazu. Mimo wszystko, w tej cenie są to wady, które można jeszcze zaakceptować. A co Wy sądzicie o tym modelu? Koniecznie dajcie znać o tym w komentarzach. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.